Witam, Tywichu 1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta Feed the Beast Clouds of Darkness. Tak więc widzicie, tu mamy taki ładny, czerwony księżyc. Przed chwilą miałem sytuację tak awaryjną, że musiałem aż włączyć Peaceful, bo bardzo chciałem trochę pofarmić zombiaków Rotten Flesh, ale kurde, to było takie niemożliwe. Ja to robiłem na wiosce, bo tam jest dużo miejsca i w ogóle, ale to po prostu, jakby to powiedzieć, no, w pół sekundy spadło mi życie prawie do zera. Jak mnie zaczęło, tam się coś pojawiło jeszcze, potem jeszcze zombiaki na kurczakach, angry zombie i jeszcze szkielety napierdzielały. No, aż cieszę, że zdążyłem nacisnąć ten magiczny przycisk. Czerwony księżyc, Blood Moon. Dobra, więc tak. Co do automatyzacji, w ostatnim odcinku nie zdążyliśmy za bardzo, ale teraz zrobimy sobie coś takiego jak nie możemy zrobić breakera, bo wymaga diamentu, trzech diamentów, bo kilo diamentów. Tak samo nie możemy zrobić z MFR, bo za drogie. Więc zostaje nam Thermal Expansion, coś takiego jak Terrain Smasher. I to już jest w miarę przejdzie. Tylko że muszę to brass aluminium wymęczyć. Nie wiem jak. Coś się tam wykombinuje. I też będziemy mogli zrobić od razu beczułkę z jabły. Jest ona. No, nie zmienił się przepis. Co fajne jest. Więc ja udam się teraz tam na wyspę i zacznę kopać trochę więcej sandu. Chociaż czekaj, my tu mamy troszeczkę ironu z Ender IO. Możemy zrobić Sagmil i o ile dobrze wiem, to tam z kobla możemy wrzucać i ten kobel będzie nam się przerabiał na inne rzeczy. Co nie? Ale nie jestem pewny. Moment. Nie wiem jak to tu wygląda. Nie to. Chociaż. No tak nie sprawdzę za bardzo. Redstone Sagmil jest. I z tego mam gravel i sand. Myślałem, że będzie coś jeszcze. No cóż. Dobra, mamy Sagmil i możemy też jak najszybciej zrobić z Ender IO piec, który się nazywa Alloy Smelter. Bardzo fajny jest. Nie wiem, czy mnie stać. Też kiepsko, oj kiepsko, bardzo kiepsko. Dobra, to ja będę musiał przerobić teraz sand. Mamy tutaj w ogóle coś, żeby zrobić aluminium? Jest aluminium ore. A złoto mamy? Jeden gold ore. Kiepsko. Dobra, to ja przerobię to teraz. Poza odcinkiem. Gdzie jest mój kochany... No tu jest, super. Teraz ciekawi mnie trochę, jak będzie wyglądało kopanie kobla z tyldą kilofem. Czy to będzie tak, że wykopię wszystko? Nie, to kopię obszar. Dobra, super. Jest to i tak bardzo... Złoto! Jest i to i... No kurde, spam. Potrzebujemy jeszcze więcej łopat. Na wykopanie dużej ilości piasku. Tyle wystarczy. Idziemy, że tak powiem, na ilość. Jeżeli chodzi o to, to zostaje. Dobra, zobaczmy jak to nam pójdzie. Pam pararam. Wow. Dobra, kupiemy. Mam dwa staki z piasku za jednym pociągnięciem. Jezu. Okej. Co
to jest? Raj. Ryż. Nie, ryż, nie, nie wiem. Coś wyrzucić muszę. Zjem sobie ten chlebek. Wow, ale piasku jest naprawdę sporo. Mogę zacząć więcej. A może starczy? Może wiecie co, jeszcze troszeczkę dirtu wykopię. Muszę coś wyrzucić. Jedną łopatę. Wow. Wow. Nice. Coś jeszcze wyrzucić? Nie mam czego. Dobra, zostawimy to tak jak jest. I teraz będę po prostu siedział przy naszym kochanym. A, jeszcze muszę to postawić. Jezu. To może ja pójdę z tym. Może zrobimy tak, że pójdę z tym do wioski. I tu będzie więcej miejsca, żeby to postawić. Sobie po prostu tak postawię. I będę kopał tym hammerem za pomocą tyldy. I powinno być ok. Sprawdźmy. Boom. 46 dustu. Super, super. Tu znalazłem taką krowę, co się nazywa Do not milk me. I teraz what the fuck, o co chodzi? Mam wiaderko ze sobą. Aż muszę sprawdzić. I to jest po prostu zbyt bardzo mnie to... No milk bucket. No ja myślałem, że to się stanie. A mleko się dostało. No nic. Myślałem, że coś się stanie. To już zwykła krowa. O, więcej tego. Mogę pozbierać od tamtych. Cały czas jestem przeciążony. Dobra, więc pozbyłem się tego dustu. Przemieniłem go na dusty inne. I teraz chyba dam radę zrobić zadanie. Nie jestem tylko, że tak powiem, pewny. Tylko dwa? Ale chwila. Jest trzeci. No nie gadajcie, że przez ten cały czas nic nie wypadło Blaze Powdera. Trochę lipa. Sprawdźmy, co jest potrzebne dokładnie. Dokładnie jest potrzebne... Tu. 8 Blaze Powdera. Kurczę, no. Tutaj na razie nie ma co ten, a to mogę zrobić chyba z jagódek. I Dark Regen. O, jest. Nie, to nie jest jagódek. Bowl, Wheat, Gold Nugget. Bleh. Do dupy. Dobra, więc tak, teraz sprawdźmy to. Trochę tego aluminium. A ile tutaj włożymy? Nie, nie przepali się tu. What the fuck? Koper? Cokolwiek się tu przepali? A nie, bo przecież ten dust jest... O Jezu, zapomniałem. Widzimy? Teraz się przepali. 1, 2, 3, 4. Teraz się przepali. Patrzcie ludzie, co znalazłem tutaj. Troll block. I boję się go rozwalać. No, trochę. No ale dobra, uwaga. Otwiera. O Jezu, ja nie chcę go stracić. Nie będzie źle chyba. O? Czerwony klej? A okej. To tylko czerwony klej. Łe? Nic więcej? Nic?
Łe, to lipa. Łej. Kicz. 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 Chyba, że ten czerwony klej w większej ilości spadł. Nie no, jeden tylko. Ja bym się tu spodziewał czegoś więcej. Boom. O, proszę bardzo. O, proszę bardzo. Yellow clay i diamentowy blok. O Boże, kocham lucky bloki. Kocham, kocham, mam diamenty. Ojej, ojej, ojej. Tym nie wykopię, tym też nie wykopię. Co? Harvest level. Redstone. Pokazuje mi, że nie wykopię. No tym na pewno nie, ale. Lol. Bo to pokazuje tam po prawej stronie, jak macie to Ney, tam jest krzyżyk. Tam Currently Harvest Table pisze. Jest krzyżyk. To znaczy, że to się nie nadaje do wykopania i teraz się boję to ruszać. Bo może jeszcze nie wypadnie to. Chociaż? Chociaż? Chociaż. Dobra, więc mam już wszystkie rzeczy do właśnie tego zadania, więc zobaczymy, co my z tego dostaniemy. Good reward bug. A z tego Iron Seed? Magical. Dobre. Przyda się. Dobra. Dobra, 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 dobra. Teraz tak. Złoto. Nie będę przetapiał całego ora, bo stracimy na tym bardziej. Więc ja sobie wezmę teraz zapas tego. Jeszcze jeden brakuje mi. Gdziekolwiek jest. Tu jest, dobra. Jeden ten. I teraz tak. Jak to się nazywało? Zapomniałem. Applied Quartz Greenstone, dobra. Więc musimy sobie zrobić ten Quartz Greenstone. Dwa razy Stone, dwa razy Cobblestone, Woodgear, nie zmienił się za bardzo. Mogę to drzewo użyć do tego Woodgeara? Fajnie by było. Nie. No nic. Zrobimy sobie to tak. Tak. I teraz mam wszystko pełne. Woodgear to i dwa kamienia. Dobra. To. Dwa razy stone. Tabliczka. Jeden kamień. Jeszcze tylko krank musimy zrobić. Whip? Nie, to nie tak. To tak. Też nie. Aha, tak. Krank. Kamień. To. No co jest? A trzy. Nie. What? Jeszcze jeden kamień? Mi się wydawało, że mniej. Dobra, jak teraz mamy sobie ten greenstone, więc stawiamy sobie go gdziekolwiek jest miejsce. Tego miejsca nie ma. Dobra, niech będzie tutaj. Stawimy sobie tutaj gold. I kręcimy korką. No. Dobra, więc kolejne zadanie gotowe. Gravel po prostu przerabiałem teraz i zdobyłem dużo tych ore. Broken ore. I zobaczymy, co my trafimy teraz sobie z reward buga. Może coś fajnego? Obsidian seed? O! Może się przyda, może się nie przyda. Zobaczymy z czasem.
Więc teraz tak, mam tutaj mega dużo tych wszystkich dupreli. Będę musiał to przerobić, albo czekajcie, muszę sprawdzić, jak tu się crafti autopackager. Autopackager, gdzie on jest? Tu jest. Złoto, redstone, to nie jest problem. A i tak zadanie mam takie, że muszę to zrobić. O, patrzcie. Automatic sieve. LOL. No. Ale zrobię to teraz ręcznie. Bo czemu by nie? Boom. Będę to wstawiał. Mogę to jeszcze rozbić, ale nie będę tego rozbijał. Po prostu włożę to do pieca i niech się jara. Więc tak, to żeby mieć już surowce wstępne i żeby rozpocząć już cokolwiek, to się bardzo przyda. Teraz tak, kolejne zadanie. Czekaj, ja dostałem obsidian seed. Możemy sobie zrobić pochodnie. Pochodnie robimy za pomocą coal powder. I to musi być ten coal powder. Inny nie działa. F7 i możemy rozjaśnić miejsca, które są niebezpieczne. Dobra, może być. Prawie spadłem. Tak. I teraz tak, jak to się przepali, mamy 3 emeraldy z tego, 3 diamond dusty. Diamond dusty zmieniało się na diamenty. Diamond dust. W enrichment chamber. Ale możemy też użyć tego do stworzenia induction smelter za pomocą coal powderu. Albo możemy też za pomocą tego zrobić jetpack, armored jetpack, ale to nas nie interesuje. I teraz tak, enrichment chamber jest drogie czy niedrogie? Enrichment chamber jest za drogie. Od razu już widzę, że nie ma szans. Induction smelter. Już lepiej. Ale chwila. To nie to. To jest to. Już dużo lepiej. Invar zdobędziemy zrobiąc, czekaj jak to było, łącząc żelazo skruszone. Co musimy to skruszyć. Z weźmiemy 4 z litem chyba. Invar blend się robiło za pomocą ferrous metal. A może być. A ferrous metal robiło się za pomocą, tu było takie jedno łączenie, bo to nikiel, mam nikiel, to jest akurat ok. I w crusherze możemy to zrobić. A czy jest inna możliwość? Nikiel. O! To ja nie widziałem. Wróć! Niech to. Nie, dobra. Walić to. Kurde. Sagmil. O Boże. Tyle stracić. Sagmil. Musimy zrobić i survival. To jako pierwsze musimy zrobić. Czyli tak, stone, niech się przepala. Dobra, więc teraz tak, bierzemy sobie jeden ten furnace, bo czemu nie? I nie ma miejsca. Standard. Miejsce sobie zrobimy... Tutaj mogę emeraldy wyrzucić, diamenty. Bierzemy to. I craftimy sobie jeden survivalist, na razie wystarczy. Stawiamy sobie to gdzieś... Po co mi te łańcuchy w ogóle są? Nie wiem. Ale stawimy sobie tutaj. I tu możemy wrzucić coal, albo drewno, albo cokolwiek. Cokolwiek, wszystko zadziała. Tylko nie wiem, czy to drewno zadziała. Może. Zobaczymy. Teraz tak, tutaj flint shardy możemy zamienić na flint. To akurat jest dobre. I teraz musimy zrobić sagmill wymaga flintu, machine casing, osmium,
Basic Capacitor, czyli Copper, Gold Nugget. Gold Nuggety mamy stąd. Osmium też będziemy mieli. Gdzieś chyba tu jest. Osmium to jest. Osmium. No, ex nihilo osmium. A nie wiem, czy to zadziała. To takie dziwne osmium. Tak, zadziała. Cztery akurat mamy. Jeszcze potrzebujemy iron bary. Iron bary to. Hałas. Iron bary to. Zrobimy sobie tu. O, proszę bardzo. Osmium, sagmiel. Czekaj, czy, o czymś zapominam. Kapacitor, koper. Tu jest, dobra. Nie wiem, czy to zadziała ten koper. A, zadziała. Super. Weźmiemy sobie tak. Osmium mam. Tak. Machine frame. I trzy plinty. Tak. A piston jeszcze. Żelazo, kamień, drewno. Kamień. Drewno. Drewno. Kamień. Tu jest. Tak. Jeden piston wystarczy. Tak. I mamy sagmil. Ten sagmil sobie postawimy tutaj. Bo czemu nie? Konfiguracja. No to na górze będzie skrzynka, albo z boku, ale damy na górze skrzynkę i tutaj ustawimy sobie na pull and push. Bo czemu by nie? Sobie tu postawimy skrzyneczkę na górze. Mam jakieś tutaj. Mam. Skrzyneczka. Bum. Na górze. Prąd jest. I teraz tak, bierzemy sobie nikiel. Osmium, platinium, nikiel. Na dwa, trzy. Dobra. Mamy cztery niklu. Bierzemy sobie to i wstawiamy tutaj. Albo do tej skrzynki, to nie ma znaczenia. Bynajmniej nie powinno mieć znaczenia. Push. Pull. Nie. Pull. Push. Push, pull. Tu możemy flint włożyć, żeby przyspieszyć działanie. Tylko. Czemu to nie. Moment. Co? Przecież ja widziałem, że można było tak robić. O Boże. Dobra, ja to zrobię inaczej. Po prostu włożymy sobie tutaj sztabki niklu i to się nam przerobi na drast. Tak samo włożymy sobie iron i powinno być ok, jak to zrobimy tak. Szkoda, że się nie da tutaj tego. No ale cóż, to raczej w pulverizerze z tego co pokazuję. Myślałem, że z tego też będzie, ale jednak nie. Mów się trudno. I wtedy wybierzemy sobie ten iron powder i jeden ten i możemy sobie zrobić tutaj, nie wiem czy to tak było, o jest, invar blend. No i ten invar blend wkładamy do pieca i będziemy mieli z tego invar i możemy chyba już zrobić sobie kill off i terrain smasher tingir, nie wiem jak z tinem stoję. Innym chyba słabo stoję, bo tutaj nie ma tego przepisu, co myślałem, że jest, ale zawsze możemy użyć tutaj to do czegoś innego. No nie ma. Param pam pam pam. Tak. Powder i więcej invar blendu. Super. Dobra, mamy kill off za chwilę. Jup. Proszę bardzo, kill off jest i musimy jeszcze sobie tin jiry załatwić. Iron jiry to nie będzie problemu. Iron jiry to 1, 2 potrzebuję. I teraz tin jiry muszę zrobić, tylko tin jir będzie problem znowu. Parampam.
Czy ja tu mam? Tu jest. Broken Tin. Pum, pum. Broken Tin Ore. Pum. Tak. I chyba starczy już mi tego. Chyba. Tu ile mam drewna? To drewno pasuje, dobra. Aluminium zostaje. Opa, to zostaje na pewno. Muszę sprawdzić, jak sobie. O, nie, nie da się. Tin, tin, jest tin. Dobra, mam już wszystko potrzebne, co jest tutaj potrzebne do tego, więc tak, po dwa to, to, to. I myślę, czy by wypróbować sobie ten sieve, bo to wymaga tylko trochę inwaru, elektrum się zrobi, to jest złoto i silver. I może będzie nawet fajne. Jeszcze nie wiem, jak to dokładnie działa, ale najpierw robimy Terrain Smasher. Kolejne drewno. Tak, tak, brakuje mi tutaj żelaza i redstone'u. Redstone jest. Żelazo jest. Tak, tak, jeden. Dziękujemy za jedno to. Terrain Smasher, żebym się nie pomylił. Jeszcze tutaj to zapomniałem. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Zobaczmy, czy jest jakaś możliwość tutaj. Aluminium Dust i Pulverized Copper. Dobra, nie ma problemu. To się zrobi. Bierzemy sobie... Tu gdzieś miałem aluminium. Gdzieś... Aluminium ingot. A ile tego dustu jest potrzeba? Żebym sobie policzył tak dokładnie, ile tego potrzebuję. Na 4 sztabki. No to 4, no to 3 aluminium dust. I 1 copper. Super. 1 copper. Raz, dwa, trzy. 3 aluminium dust, 1 copper. 1 copper, 1 copper, 1 copper. 1 copper, 1 copper, 1 copper, 1 copper, copper, copper. Copper, copper. Copper. Boże, ja muszę tu porządek zrobić. Znaczy jeszcze nie, jeszcze za wcześnie na porządki. Tu jest copper. Boom. Koper. Szybciej, szybciej, szybciej. Szybciej, szybciej. Aluminium dust, koper, aluminium brass. I bum. I będzie gotowe. To. Jeszcze to. Tutaj nie będzie problemu. To był redstone? Chyba tak. Bierzemy sobie to. Ups. Tak. Silk mesh. A sobie zrobiłem drugi jeszcze po ten automatyczny sieve. Jeszcze nie wiem, jak to działa, ale będziemy craftić to. Nie wiem, czy zdążę w tym odcinku. Para, para, pa. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Aluminium ingot. Mam akurat dwa. Super. To było tu, tu, tu. Patyki. Tak, 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 nie. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Ej, co jest? Mam wszystkie rzeczy? To, to, to. Invar Pickaxe. I mamy Terrain Smasher. Super. Postawimy sobie to tutaj. Tylko musimy z tej strony, bo to się postawi tak. Ja nie mam wręcza w tej chwili i nie wiem za bardzo. Kurczę. Będę miał problem z odwróceniem. A dobra. Musimy to odwrócić jakoś. Hammer. Creosote Hammer, tin i żelazo. Taniuśko. Tin, a już tinu nie mam. To było wszystko. Żelazo, powder, iron powder.
Tin, 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 tin. O, jest tin. Super. 4 tinu. Tin i żelazo. Bam. To jest tin, tin. Pam, param. Chmury, piękne chmury. Pom. Tak. Tak, tak, tak. Tin. Hammer. I teraz jeszcze jednej rzeczy brakuje. Bierzemy drewno. A, jeszcze. Jeszcze. To. Tak. Tak. I beczułka. Tak. I gotowe. Automatyzacja kobla jest gotowa, więc będziemy mieli dosyć dużo kobla. 4096 się zmieści w tej nieulepszonej beczce. Starczy, a teraz jak najszybciej postaramy się mieć nikiel. Mogę włożyć tutaj. Mam tu jakiś nikiel. To jest aluminium, przyda się. Silver się przyda. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Nie ma. Sztabek. Lead. Platinium, osmium. Nikiel. To jest za mało. Iron. Lead. Osmium. Tu mam trochę inwaru, a potrzebujemy więcej. XA. Potrzebujemy 4 i troszeczkę jeszcze tego na to. Dobra. Złoto musimy przekruszyć, to na pewno. Jedno złoto, jeden silver. Trochę tego krawcenia jest, jak widzicie. Jeden silver. Żeby mieć elektrum. Teraz tak, złoto, silver, electrum blend. Ile tego elektrum było potrzeba? 4. Czyli jeszcze jeden silver i jeszcze jedno złoto. Dobra, możemy to skrafcić. Bierzemy to. Elektrum. Mamy elektrum gear. I teraz tak, invar. Jeden na nuggety. Jak to było teraz? To było chyba tak. Potem było to na środku, tu było invar to, lala, i to było na górze. Jest! Automatic sieve. Jak to działa? To wymaga prądu? Poważnie? Dobra, to może zrobimy inaczej. Up. Skoro jest automatyczny, może nie wymaga prądu? Sam już nie wiem. Gravel. Możemy tu gravel? Jak to w ogóle działa? Nie mam pojęcia. Prąd. Może to... Nie wiem, kurde. Nie mam pojęcia, czy to tak zadziała. A tu nie ma prądu, to co ja tutaj próbuję zrobić? Dum. Tak. O, działa! Patrzcie, działa! Dobra, to działa to tak, że strasznie wolne to jest, albo po prostu za mało prądu jest, mam nadzieję. I to wszystko będzie chyba tu trafiało. No i fajnie. To co już się robi, to się robi. Spoko. Damy hopper na górę i będzie ok. No, dobra, to jest. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, więc zrobiliśmy sobie te dwie rzeczy i chyba coś tam jeszcze zrobiłem, nie pamiętam co. Ale poza odcinkiem chyba. Coś tam zrobiłem, ale zapomniałem co. Sobie trochę żarcia weźmiemy. Będę musiał to jakoś rozsiać. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa, pa.